Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Niesamowite. Witam. Słuchajcie, kontynuujemy sobie naszą historię z paniami lasu. Kontynuujemy wątki główne, ponieważ pobocznych kurwa już nie ma. Nie ma pobocznych misji, nie ma też zleceń wiedźmińskich, wszystkie wykonaliśmy w poprzednich odcinkach. Więc skupiamy się... Znaczy, są misje poboczne, ale oczywiście nie na nasz poziom, więc bym je robił 30 pewnie lat. Więc skupiamy się na wątku głównym. W poprzednim odcinku spotkaliśmy, no można chyba tak powiedzieć, spotkaliśmy panię lasu. Z informacji znalezionych w domu nilfgaardzkiego, myślę, że tu będzie będzie opisane to, że spotkaliśmy te panie lasa, ale nie ma tu żadnego nowego wpisu, bo często tak jest, że to się aktualizuje i są tu nowe wpisy. No więc spotkaliśmy panie lasu i tutaj mieliśmy iść pogadać z sołtysem Sztygarów o problemie wioski. Więc to zrobimy, jesteśmy oczywiście przy tym gościu, przy tym, nie wiem czemu jak ruszam teraz to mi się wszystko zmienia, nie wiem czemu to jest zbagowane tak. Dobra, to jest najmniej istotna sprawa tutaj. Wbiegamy i gadamy ze sołtysem, sorry za taki dziwny jakiś początek odcinka, mało składny. Witajcie. No i mamy coś tutaj, jakieś pokonać wielkie zło. Ładna wieś. Ano. Prawdziwa perła moczaru. Skoro tak gadacie... Jak wam się tu żyje? Ano, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten sztylet? Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Dobrze, że się nie należy do nikogo. Nie należy do nikogo. Przejdźmy do rzeczy. Chcę to załatwić szybko. Geralt wygląda jak taki hiszpański, kurwa, inkwizytor. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Tego słowa szukałem. Czym rzecz? Same konkrety. Ula, miku. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, taki z lat 1700-tych, 1800-tych. Nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść. Trzeba przegnać ciemne moce. Damy radę? Chyba. Kiedy się to wszystko zaczęło? Na pewno damy. Będzie pod jakimś drzewem, tak? Pamiętam, chyba pamiętam, na czym polegała ta misja. Się oczywiście nie spoileruję. Wyciągam zająca z pułapki, tutaj nagle ciemno się zrobiło, chociaż środek bezspoilerowy zon jest. Myślałem, że burza idzie. Pisk taki przebił powietrze, że mi w uszach popękało. Raptem zając zgnił mi w rękach, a liście pożółkły, chociaż początek lata był. Od tamtego czasu źle się u nas działo. Ludziom zęby czerniały jak żagwie w ognisku. Baby swarliwe skakały sobie do oczu z byle powodu. No i dzieci. Kalekie się rodziły. Chrome. Strach i przekleństwo. Wtedy od dawna prosimy panie lasu o pomoc. No to widzisz, się zlitowały w postaci mnie. Więcej konkretów. Sami musicie to zobaczyć. Jeszcze prababka tłukła mnie kijem za szwendanie się po szepczącym wzgórzu. A to, co się teraz tam dzieje? Parę razy ludziska z okolicy się skrzyknęli, co by wyrżnąć drzewa i wypalić sparszywiałą ziemię do żywego, ale żaden nie wrócił. Grunt pod trawą jest biały od ludzkich kości. Panie lasu nie wiedzą, co to za moce? One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet wiedźmami zwali. Ale musi to nie one, skoro was przysłały. Rozejrzyj się po szepczącym wzgórzu. No uważajcie, panie. Nie traktujcie tego lekko. Oj, wariacie, zobacz, co ja tutaj zrobiłem dla widza w ekwipunku. Złożyłem coś takiego jak odwar z południcy i on za zabicie przeciwnika zwiększa moją maksymalną żywotność o 50 do czasu medytacji lub szybkiej podróży. I ja myślałem, że ten odwar to jest taki OP, że go się tylko kurwa raz można użyć i później już nie można pić tego odwaru. A tu się kurczę okazało, że to się normalnie po medytacji chłopie regeneruje i mi się odnawia ten cały odwar. Tu się wszystko, te wszystkie przedmioty, które wytwarzamy, co ja myślę za każdym razem, że to są jednego użytku, to się okazuje, że one za każdym razem się kurwa odnawiają na nowe. tylko możemy zwiększyć jakby ich liczbę i zwiększyć ich moc, kiedy tam znajdziemy odpowiedni schemat, na przykład mamy kartacza, no to ulepszony kartacz. Kartacz to jest taki, to jest taka petarda, o ile dobrze kojarzę. Strasznie dużo też porobiłem petard. Nawet nie wiem, co 90% z nich robi. Udajmy się tam z buta, niby by było szybciej, jakbyśmy zrobili szybką podróż na te bagna, do tego sierocińca chyba. Ale nie chce mi się, bo tam były góry i mam wrażenie, żeby się podkiem zbagował i by to wszystko i tak czy siak trwało 7 razy dłużej niż teraz, jak sobie tak podlecimy. Super klimatycznie jest Wiedźmin. Kurwa, tak mi się przyjemnie. Zbliżaj się. Odejdź. Czuję, skąd przychodzisz. O, tak mi się przyjemnie gra w tego Wiedźmina. No jest petarda giereczka. To trzeba przyznać. No, CD Projekt Red zrobił dobrą robotę. Moce, które mnie chronią, wiedzą, skąd przychodzisz. No wydaje mi się, że co? Nowy znacznik wejście? Nie widzę tego znacznika wejście. A widzę. Tam mamy się udać? Dobra, to chodźmy tam. Co to są? Wilki. Żaden... O kurwa, wilkołak. Na wilkołak akurat miecz srebrny. Dobrze mi się olej wrzucił? Siły, która mnie ochrania. Pokaż. Ekwipunek. Miecz srebrny. Tak, przeciwko przeklętym. Plus 25%. Dobra, przecież ja tego wilkołaka to kurwa jak... Chłopie, jak klocki Lego kurwa poskładam. Chodź. A w ogóle to trzeba kurwa przetestować jakiś ulepszony smoczy sen na przykład. Cru wariacie. A już nie mam. Poczekaj, cru. Dobra, jakoś dziwnie to się to rzuca, nie wiem czemu. A jeszcze jedzonko by się przydało zjeść, wieprzowina. I rzucaj, za. A to co to jest? Ło, to jest kartacz? Nie, to jest gwiazda tańcząca. Chodź tu, kurwa, muszę ci... Za mobilny jest jebany. Nie da się go trafić. Chciałem tylko przetestować, w sumie niepotrzebnie wypierdoliłem te petardy. Ale w razie czego to mamy jeszcze jakieś inne bekty. Dobra, to taki wilkołaczek to my chłopy. Cich, jak karty. Zawróć. Widzę, ooo, sklep izdę. Idę po miejsce mocy. Oj, tak. Plus jeden punkcik, który mogę wydać. A coś nie pykło, halo? Trzymamy, zyskałem jeden punkt mocy plus moje Quen chyba, tak? Chyba moje Quen jest teraz delikatnie silniejsze, nie wiem co będzie robić, czy będzie zadawać jakiś dodatkowy damage, kiedy na przykład one mnie zaatakują, potwory na Quen, nie wiem. Miejmy nadzieję, że coś fajnego będzie robić. Proponuję zużyć, szczerze mówiąc, ten odwar z południcy. Kliknijmy zużyj. I po co tu przyszedłem w sumie? Po co wszedłem w eku? Po co szedłem w eku? Tylko nie pamiętam po co. Po co szedłem w eku? A żeby wydać punkty. Jestem trochę zakręcony, bo robię te trzy rzeczy. Tam gotuję też i muszę jednym uchem słyszeć, czy gotuję, drugim prowadzić odcinek i się skupię, także nie ma wymówek i tak odcinek będzie najlepszy na świecie. Taki musi być. Precyzyjne cięcie. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne szybkich ataków o 10 i ich obrażenie o 75. Git. To mi się podoba. Odejdź. I tak to mi się możemy bawić. Klej warki. Kurde, mam takie odwary. Jeszcze kota byśmy se walnęli. Z tego co kojarzę, kot pod F. No i wszystko jest jasne. Kurwa, co tu się dzieje? Ty golem. Coś takiego. Czy my chcemy nurkować? Chyba nie chcemy. Chyba jest na tyle płytko, że moje wiedźmińskie zmysły w razie jakiejś skrzynki z góry by ją wychwyciły. No właśnie. No to teraz to nurkuj, no. Koniecznie musimy, kurwa, Ty, no tyle skrzynek? No to oczywiście, że zbieraj. Srebro, schematy. Oczywiście, że tak. Nie odpuszczamy takich rzeczy, co ty? Ulepszony puszczyk. Nie wiem, co to jest puszczyk. Czyli chyba taki ptak, ale jakby... W grze komputerowej to akurat nie wiem co to jest puszczyk. Wydaje mi się, że może odnawia nam natychmiastowo życie albo coś takiego. Są tu fajne przedmioty, to znaczy, że raczej nie będzie to bułka z masłem. Jeżeli jest coś fajnego, no to przeprawa będzie nasrane przeciwnikami na bank. Dobra, tofu przemyszane, lecimy dalej. Kota walimy, chociaż w sumie tutaj jasne było, nie musiałem. Szukałem przede wszystkim najważniejszego, skrzynek, o kurwa. Takie pnąża, to są tak zwane tentakle. Tylko drzewowa wersja tentakle. Jak to się tam nazywa. O kurwa, przez to, że zażyliśmy eliksiry, to jakie mamy tego? Żyły. Czy chcesz mnie wyzwolić? Kim jesteś? Kim jesteś? Porzuciłam mój krąg. Strzegłam równowagi. Wiedźmy mnie zabiły, a ducha przeklęły. Nigdy nie słyszałem o kręgu druickim w Welen. Na zawsze błądzę w labiryntach gałęzi. Bezsilna przemykam po płaszczyznach liści. Trochę jak Harold z Fallouta 3, którego serię teraz znajdziecie na moim kanale. Proste. Fajny akurat był Fallout 3. Wydaje mi się, że seria była też całkiem w porządku. Są przekleństwem Welen. Słyszą przez odcięte uszy. Krzyżują losy, tkając przędzę z włosów. Czerpią siłę z wywaru. Ważą ludzkie mięso. Dlaczego zostałaś zamordowana? Wiedźmy chcą tej ziemi. Chcą mieć ten las dla siebie. Stałam im na drodze. Musiały mnie zabić. To brzmi w miarę, szczerze mówiąc, logicznie. A no właśnie, ty kurwo jebana. To jest me więzienie. Oblężona twierdza. Czekam na morderców. A mój las mnie chroni. Mordercy? Siostry morderczynie zabiły moje ciało. Teraz dręczą duszę, która się opiera. Jak dla mnie to nawet brzmi logicznie. Powiedziałaś, że jesteś uwięziona. Jestem tu przykuta kajdanami magii. Błądzę w nieskończonych labiryntach liści. Wiem wszystko o dzieciach. Ja wiem, co mnie czeka. 2003. Mnie, proszę. Ja muszę im pomóc. No to teraz to nie wiem, szczerze. Dzieci już zabrane. Uwolnij mnie, proszę. Coś mi tu kurwa. Mogę być wichurą. Mogę być galopem. Mogę je ocalić. Tylko ja to mogę. No nie wiem, wariacie, ty, wszystko mnie to śmierdzi, a nie pamiętam do końca jaka była dobra odpowiedź i chyba pamiętam, co się zadzieje, jeżeli ją zabijemy, a co się zadzieje, jeżeli ją uwolnimy, chociaż tak w połowie pamiętam, nie do końca, ani nie jestem przekonany w moich wierzeniach. Wiedźmy? Co oni? No właśnie. Siostry są starsze niż najstarsze drzewa. Oj, chyba Giera jest giga głośno, mam takie wrażenie, ty. Tu wszyscy im służą. Siostry są ukryte. Nie zdołasz ich znaleźć. Siostry słyszą wszystko. Nie zdołasz się schować. Dlaczego uważasz, że dzieci na polanie są w niebezpieczeństwie? Siostry je zabrały. Już nie ma powrotu. Jedna z kwarki Janeczka. Z Janeczka. To już się zdarzyło. To się nie odczyni. Do miejsca Artcerbin nie prowadzą drogi. One wszystkie umrą. Pozwól je ocalić. Ale z drugiej strony panie lasy kazały nam je zabić. Muszę to przemyśleć, nie wiem. Nie podejmę decyzji teraz. Wróć. Uwolnij mnie. Nie czy... nie wiem. Proszę. Nie wiem w sumie. Patrz na mych strażników. Oni wciąż mnie bronią. Kurde. Rozmawiaj z istotą z jaskini pod szepczącym wzgórzem. Myślałem, że może mogę iść na przykład i się zapytać, porozmawiać teraz z paniami lasu, ale chyba nie mam takiej opcji. Musimy zadecydować co robimy z tym czymś, kurwa, czymkolwiek to jest. Czy to uwalniamy? Czy to zabijamy? No ja osobiście... No mówi całkiem rozsądnie. Aczkolwiek z tego co pamiętam, to nie będę wam mówił, no bo byłby to spoiler. Wydaje mi się, że ją uwolnimy. Chociaż wydaje mi się również, że może być to gigantyczny błąd. Czekałam. Pomóż. No, za długo ty pobiegałem 3 razy w kółko. Pomóż. Ja znów chcę być... No dobra. A jak? Jeżeli możesz uratować sieroty z polanu, pomogę ci. Znajdę je. Uwolnię. Wyzwól mnie z więzienia. Krew jest mą ucieczką. Przeprowadzisz obrzęd z czernią kruczych piór, z bielą moich szczątków i z czarnym wierzchowcem. Kurczę, no. Wolna rącza klacz, schwytana na łąkach, ciemna jak głębiny wyczerpanej studni. Nie, no to już cię mogę kurwa zabić. To już cię mogę zabić, bo już tyle roboty ja mam. Obzędy, kurwa, krucze pióra. Krucze pióra już mam. O. Odszukajmy szczątki i przyprowadź konia. Szczątki, czyli to ona była kobietą faktycznie, tak? Szkwał. No dobra, to może nie leci aż tak wała. Do czego potrzebny jest kary konia? Staniemy się jednością. Jak wówczas, gdy żyła. Będziemy jak wicher. Nic nas nie zatrzyma. Ona chce się przemienić w konia. Konie znajdziesz na podmokłych łąkach. Gdzie znajdę twoje szczątki? Moje kości spoczęły w samotnej mogile. Musisz iść na zachód, niedaleko stąd. Zgromadzę wszystko, co potrzeba, by cię uwolnić i wrócę. Zgromadź, przyjdź i przynieś do czeluści wzgórza. Tam, gdzie serce drzewa, przebij moje serce. Niech leje się krew. Zostanę pożarta, by znów się odrodzić. Wyjdź i wróć tym wyjściem, które otworzyłam. Dobra, nie będę... Jakie otworzyłeś wejście? Tu mam coś zaznaczone, że mogę przeszukać jakby. Ty, a co jakbym jej teraz zapierdolił? Nie, bo lepiej nie. Wiem pewnie co by się stało. Tu otworzyła przejście faktycznie. Powiem wam tak. No tak jak otworzyła wcześniej, teraz przejście, wcześniej mogę otworzyć przejścia. Nie wiem, jednocześnie coś mi tu śmierdzi. Bo pamiętam, że chyba ona nie należała do dobrych postaci. Tak mi się przynajmniej kojarzy, ale nie bierzcie moich słów na 100%. Ja tu też jestem po części widzem, tak? Więc nie jestem ekspertem. Choć przeszedłem dużo razy grę, no to ja mam mózg kurwa jak osesek, więc nie pamiętam. Więc, ale z tego co kojarzę, no to tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ona była zła. Z drugiej strony ona mówi całkiem logicznie i chce się przemienić w konia, więc no nie wiem kurwa. Chyba to nie będzie najgorsze jak się przemieni w konia, chyba nic się za bardzo nie stanie. Kurczę, Genward, uniki, jakieś kłęty. Zapomniałem, że tu walka jest, słuchaj. Zapomniałem jak się lewy przycisk myszy używa. Mega spokojnie sobie przyszedłem tym bardziej wolnym. Dobra, zabijmy ją i plus 50 życia, tak? Chyba tak. Mi się wydaje, że za każdą zabitą teraz postać dajemy dodatkowe 50 punktów życia, żebym tu zobaczył w ekwipunku ile mam życia? 4510. Czekam aż coś zabijemy. Korzystając z wiedźmińskich zmysłów odszukaj kości uwięzionej pod szybsącym wzgórzem. No to używam wiedźmińskich zmysłów i się... A tam się coś świeci. O kurde, jest jakiś grób, no. Te kości są dziwne. Nie wyglądają na ludzkie. No to już mi się jednak kurwa nie podoba. Oswój czarnego konia za pomocą znaku akcji i dosiądź go. No to, że za pomocą... A Ardem musiałem przypierdolić. To, że za pomocą znaku to już się domyśliłem sam. Takim debilem nie jestem. Jest tu miejsce mocy, a tu już skorzystaliśmy z niego. To miejsce mocy? Jak? Nie, to jest to miejsce mocy, które już użyłem, tak? Chyba tak. Tak, bo tam jest wejście. Weźmy podkęsa, będzie szybciej, bo to tam 200 metrów jest. Chodźmy. I co ja mam w ogóle ulepszone? Akcji? Arda mam ulepszonego. Czyli bardziej odpycham przeciwników albo coś w tym stylu. Zawsze chciałem pójść pod znaki tutaj w tej gierce. Szczerze mówiąc, to wymaga szybkich palcy. A takie mam, spytaj starą. Nie no, ale kurczę, nie chciałoby mi się co chwilę tu zmieniać scrollem i rzucać się te akcji i tam kurwa te igni i wszystkie kłeny i jerdyn. No ale zawsze chciałem pograć od tego. Zbyt leniwy nawet, żeby w grze komputerowej rzucać znaki. Dobra, pach! Mam cię? Mogę na ciebie wsiąść? Mogę. Czarny? No jest. No i co ty? Same czarne konie. No i Płotkę z najlepszy koń. Nie wiem, czy nie jest trochę zazdrosny. No coś mi tu kurwa klocem wali, szczerze mówiąc. Gdy Gerwar mi mówi, że to nie są ludzkie szczątki i dziwne jakieś, to już mi się to nie podoba. Ty jak, a co ja mam z tym koniem zrobić? Do środka go zanieść? No coś tak mówiła, że do środka mam wjechać normalnie? Tak o? Do dziurska koniem takim wielkim? Ale tak, mi zawsze mówią tak. Się popieści i się zmieści. Zawsze dajemy jakąś radę. Włożyć mi wielkiego strapona. Jestem gotów. Możemy zaczynać. Daj mi polecieć na skrzydłach kruka. Niech moje kości spoczną wśród piór. Wszystko złóż pod sercem. Potem je przebij. I podprowadź konia. Odszukaj zaklętą w drzewie istotę i zniszcz ją, jednak cię zabije. Rozpocznijmy rytuał. A oszukaj zaklętą w drzewie istotę i zniszcz ją. No dobra, powiem słowa, które padałem zawsze przed tragedią. Co złego może się stać? Składam krucze pióra. Kiedyś byłam wolna i znów będę wolna. Składam twoje szczątki. Kiedyś byłam cielesna i znów będę cielesna. To jest kurwa gigantycznie chujowy pomysł, szczerze mówiąc. Przez panie lasu chyba nie za bardzo będą zadowolone. No nie wygląda na najbardziej przyjaznego konia na świecie. Ja żyję. Uwolnij dzieci. Uratuję dzieci. Zawsze dotrzymuję raz danego słowa. Czarna Mara. Nie, to kurwa. No nie. Uwolniono wpis o postaci. Nie, to brzmi jak skam, nie? Ale... Kurczę, ostatnio co sobie przypominam, to miało to inny obrót. Nie pamiętam żadnego konia, nie pamiętam, żeby ona się zamieniła w konia. Miałem wrażenie, że ona była zła. No a tak jak mówię, czemu ja szukam bestiariuszu? Tak jak mówię, moja wiedza na temat tej gry jest, kurwa, mam wrażenie taka jak zwykłej osoby, która pierwszy raz to gra. Zaklęty w drzewo duch błagał Geralda, by ten zdjął z niego urok i wyzwolił od wiecznej udręki. W zamian obiecał pomoc w uwolnieniu sierot przetrzymywanych na polanie, którym groziła okrutna śmierć z rąk wiedźm. Geralt dał się przekonać i kierując się wskazówkami ducha odczynił czar. Tak oto duch zyskał wolność, a klątwa ciążąca na szepczącym skórze została zdjęta. Czyli mówisz, że Czarna Mara to jest kumpel. Czyż to nie wygląda kurwa jak kumpel, no. Od kiedy dobre postacie mają pierdolone, świecące czerwone oczy? Coś mnie tu śmierdzi, no nic. Ale przynajmniej zostało zdjęte tutaj klątwa. No i o tyle chociaż dobre. O tyle chociaż dobrze. Jest tu od razu sołtys, widzę, tak? Się zebrali, witam. Co się stało? Jumanu. Rozwiązałem wasz problem. Na wszelki wypadek, przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szepczące wzgórze. Nie może być. Coś tam się działo? Nie chcę wiedzieć, drzewo zostało opanowane przez ducha. Nie wiem, ale zniszczyłem to coś. Nie chcesz wiedzieć? Panie lasu słuchają. Nie wiem, ale zniszczyłem to coś. Nie jestem pewien, co tam się działo, ale już nie siedzi. A coście zrobili? Nieważne? Nieważne. Poszedłem tam i pozbyłem się waszego problemu. Uwolniłem złego ducha? Nie powinny was obchodzić. To i racja. To ja się na tym znam. To była chyba chujowa odpowiedź. Wiedźmy, czy jak je nazywasz, panie lasu, powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć wiesz, czego chcą. Chcą słyszeć. Wiem. Właśnie. Dajcie mi sztylet, zaródko wrócę. Bardzo dokładnie pamiętam tą scenę. Ale masz tam kurwa miód. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy, nie wiecie jak tu się żyje, a to uczciwa zapłata za opiekę. Więc wszystkie te uszy w lesie... Nie myślcie o tym, panie. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. Nad Welen nie czuwają ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć pana. Jest jak jest. Czy mi automatycznie skipnie do tamtego miejsca? Super. W ogóle fajna scena z tego drzewa. Otrzymano nowy przedmiot, rękawice myśliwskie. Mam nadzieję, dlatego właśnie starałem się nie mówić tego, że uwolniliśmy tego ducha. Żeby one nie wiedziały. To jest potwornie głośno ta gra. Panie lasu. Schowaj broń, kawalerze. W rzeczywistości jest ładniejszy. W rzeczywistości też jesteście inne niż na gobelinie. No, sztywnie. Pozdrawiam tych ludzi, co mają takie... Nazywa się takie obrzydzenie między dziurami w ciele. Nie wiem jak to się nazywa, ale jest takie... Taka choroba jak arachnofobia albo coś takiego tylko. Strach przed dziurami w ciele. Teraz mamy przejebany wszyscy, bo ja mam dokładnie to samo. Że dokładnie to samo, jeżeli ktoś ma. No, ogólnie. Więc, jeżeli popatrzymy sobie na jedną z tych pań lasu, to jest to mega przerażające, tę poprawę. Jest to... No budzi... Nawet, no takie strach po prostu budzi. Jak to? A nie upilnowała dzieci. Chciały stąd uciekać. Lubiły tu być. Bawiły się. Udało się. Poniesiesz surową karę. A teraz milcz. Chcemy porozmawiać z białowłosym. Nie mogę patrzeć na takie... Nie wiem, to jest po prostu... Poznaję to znamie. Przecież to Anna, żona barona z Brońców. Ona nie należy do żadnego człowieka. W jej wnętrzu dojrzewał owoc. Owoc z nasienia kogoś, kogo nienawidziła. A to jest Anna. No tak właśnie coś kojarzyłem, kurwa, że to jest Anna. Nosi nasz znak. Jest nasza. Tego nie chciałem spoilerować i nie byłem przekonany. No coś nie pamiętałem. Mów, białowłosy. Na gobelinie wyglądałyście inaczej niż teraz. Wystroiłyśmy się specjalnie dla ciebie. No. Hik. Pożądasz nas? To polimorfia? Wiecie co przyszedłem? Po co przyszedłem? To polimorfia? A, że polimorfia to, że one się przemieniają w tego, tak? Jestem pod wrażeniem. Macie wrodzoną zdolność polimorfii? Mogę wyssać się do sucha. Mogę stać się z tobą jednym splotem. Mogę być twoją najlepszą i ostatnią. Polimorfia, czyli że się zamieniałem, tak? Coś innego. Kobiety, laski. Posłużyłyście się mną. Wysłałyście mnie na szepczące wzgórze. Nic za darmo, kawalerze. Czy zniszczyłeś złe moce? Czy przywróciłeś spokój naszym poddanym? Wyzwoliłem ducha, który mieszkał w drzewie. Słyszałyście? No, a to po co mówisz prawdę teraz? Zdrada! To ona zabrała dzieci! To ona! Zawarliśmy umowę, że pomogę mieszkańcom wsi. Wywiązałem się ze zlecenia. Nic już im nie zagraża. A więc to tak. Postanowiłeś nas okpić. Co wam dzieci? Kim był duch zaklęty w drzewo? Kim był duch zaklęty w drzewie? Kimś, kto kiedyś oszukał śmierć. Uwolniłeś prastarą moc. Pojawi się znowu. W innym miejscu poza naszym zasięgiem. Znów poleje się krew. No co, do czego prowadzi ludzka głupota? Ja wywiązałem się ze swojej części umowy. Jakby mi powiedział więcej, to może by mnie uwolnił. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Czyli chyba chujowe jednak. Dziewczyna. Dobra, ona ma rękę, kurwa, jakiegoś dziecka, które wystaje z jej brzucha, więc... Wy to kurewki jesteście. Straszona bidulka słaniała się na nogach. Zaopiekowałyśmy się nią najlepiej, jak potrafiłyśmy. No, tu jest Janeczek, czy jak on tam miał, który zginął w lesie. Został odnaleziony w końcu. Grzeczna dziewczyna. Krnomrna, uparta i samolubna. Dziewczyna, której szukam, nigdy nie skrzywdziła nikogo bez powodu. Nie widziałeś jej od dawna. Zmieniła się na gorsze. Nie słuchałem w ogóle, co oni powiedzieli. A ich zaatakował. To już nie jest ta, którą znałeś. Przepełniał ją gniew. Nie wierzę wam. Ponoć zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko dokładnie, tak jak było. Opowiemy, kawalerze. Wiedziałyśmy, że przyjdzie poświęcony koń. Wyczytałyśmy to z wnętrzności zwierząt. Widywałyśmy jej postać, jako mgnienie w kałużach. Nadeszła od strony moczarów. Oj, chyba jest lekko ranna. Nie od razu wiedziałyśmy, że wróżby mówią. Albo po wojaku. Dziecię starszej krwi. Zasiane ziarno, które wybuchnie ogniem. Nie no, pewnie chcieli moją... Pewnie moją biedną Ciri to one chciały, kurwa, ugotować. Starsza krew! Śpisz? Jak jagniątko. Dalej, siostry, nie ma co mi trężyć. Do stołu kryłam, w kotle już buzuję. Nie wolno nam. Wiesz, że ona jest dla niego. Imlerit dostanie ją. Dostanie, ale nie całą. Dobrze mówi. Wiedziałem. Kosztujemy jeno krzynę. Stopy jej utnę. Ładne ma, zgrabne. Na rysu będą jak z dala. Lubkaza. Weird. Narobiłaś mi smaku. Niech będzie. No idź już, idź. O, pożałujesz tego, dziewczynko. Pożałujesz. Czemu ona w ogóle jest ranna? O kurwa! Zadanie zaktualizowane. Panie lasu. Jak tu się robiło teleporta, spacja. Kurwa! Dobra, a ja mam się wydostać, a nie z nim bić. Bicie mam was. No jest. No i wszystko. Wydostałem się, jestem. Kip. Opisał wydostań się, nie pokonaj przeciwników, no to... Próbowałem się kurwa wydostać. Jest, Ciri jest ranna, nie może walczyć. Czy może, ale... W mojej opowieści preferowała użyć swojej mocy do szybkiej ucieczki. Jakiś czas później? Nie. Naprawdę? Naprawdę? Wyjebała się o korzeń? Chciałeś ją zabić. Chciałeś porąbać ją jak zwierzę i pożreć. Smak jej krwi przypomniał nam lata młodości. Starsza krew. Niezwykła dziewczyna, ale ty o tym wiesz. Żałujemy, że uciekła. Znajdę ją i wrócę po was? Nie daruję wam tego. Chciałyście ją zabić. Nie daruję wam tego. Słowa rzucone na wiatr. Nasze losy splotą się, ale jeszcze nie teraz. Teraz będziesz go. Ale ma tu pieprzyk. A po prawo. Wszędzie będziesz znajdował tylko jej odbicia. A jeśli ją dogonisz, jeśli dziewczyna umrze. Do zobaczenia, piękny rycerzu. Co? Co ty kurwa? Mylf! Ja to właśnie kurwa... Wilf! Wilf! Wish I would like to fuck. Dobra. Nowy wpis w postaci Kukta, nowy wpis o postaci Porządka, nowy wpis o postaci Szczepiucha, nowy wpis o postaci Cerilla. Kurwa, strasznie dużo tych wpisów o postaci. A ja pamiętam, co wczoraj obiecałem w poprzednim odcinku. Obiecałem, że zakończymy delikatnie szybciej i zajmiemy się czytaniem różnego rodzaju książek, więc... Więc co widzowie, odbądźmy jeszcze podróż tam, gdzie mamy odbyć, ale nie zrobimy już tam żadnej misji, to znaczy widzę, że musimy opowiedzieć Baronowi, czego się dowiedziałem o Annie oraz czego się dowiedziałem o Tamarze i on wtedy też nam jakieś pewnie informacje o Cirilli przekaże. Natomiast to już zrobimy w następnym odcinku, ja tam podejdę tylko i rozłożymy kurczę, rozłożymy stolik, rozłożymy chłopie krzesełka, musimy ukradniemy komuś krzesełka, ukradniemy komuś stolik. No i będzie trzeba się rozczytać w jakiejś dobrej książce. Zobaczymy, czy mają coś tu ciekawego w naszym uniwersum Wiedźmina 3. Kurczę, bardzo ładna jest ta gra, mimo tego, że w ogóle są jeszcze, no tak, mody graficzne, przecież można zagrać w to w 4K. Wtedy dopiero będzie jakość. To jest nic. Niby wszystko jest na ultra, czy tam epickie, no wszystko na maksa jest. Uber to się nazywa, nawet ultra, nie epickie, to jest Uber. Uber ustawienia. Każde jedno ustawienie jest pod Uber. No i tak jeszcze, możemy zwiększyć dystans renderowania, jeżeli chcemy modami, możemy zwiększyć, zmienić tekstury jakiejś ściany i tak dalej, na wyższej jakości, chłopka. Dobra, to co, F5, przychodzimy do Barona, witam. F5 i rozsiadamy się tutaj u Barona i czas przeczytać wszystkie książki, które nam zaległy w ekwipunku. Jeżeli nie chcecie czytać tych książek i tak dalej, no to dzięki wielkie za obejrzenie. Kto chce, no to zapraszam, kurwa, kącik czytelniczy Wiedźmin 3. Dobra widzowie, słuchajcie, bo niestety tam później wyciszy mi się mikrofon, znaczy ja wyciszyłem i zapomniałem odciszyć, więc po prostu zobaczcie sobie tutaj wszystkie screeny tych książek. Możecie sobie przeczytać, jeżeli macie na coś ochotę. I tyle, widzimy się w dniu jutrzejszego. Pozdro widzowie.